słuchaczki kochane, moje malutkie, robimy coverki, ciupiemy. Teraz bierzemy się za Guano Apes, Lord of the Boards. Zarobisty numer, obczajcie sami, patrzcie, kamerę dajemy w dół i jedziemy. Dobra, także zaczynając od samego początku. Intro i później oczywiście ten motyw się powtarza. To gramy tutaj na dwóch najcieńszych strunach i tutaj zaczynamy trzeci, drugi próg w ten sposób, prawda? Później zaczynamy na drugiej strunie drugi próg, tutaj 0. I później 5-5 na dwóch najcieńszych. Tylko że kluczowym elementem, to sobie oczywiście obczajcie w tabulaturach, prawda? Ale kluczowym elementem do tego, najważniejszą rzeczą, żeby to fajnie zabrzmiało, to jest to, żeby bezwzględnie muszą być w tym samym czasie uderzone trzy struny, dwie struny, dwie te najcieńsze. Patrzcie. Tutaj trzeba szybkie kostkowanie, bo to nie jest, prawda, nie jest jedna struna. I tutaj trzeba się nauczyć szybkiego kostkowania, tak żeby jak najlepiej w tym samym czasie, żeby te dwie struny, prawda, były uderzane. Dobra, następny motyw
już zwrotkowy. On jest zresztą no, bardzo fajny, naprawdę no, bardzo taki dynamiczny. No, jak widzicie, jak tutaj się gra, to od razu człowieka buja. Ja to właściwie gram ten motyw tak, że po prostu podnoszę palce, bo mam, jak ci zaczynamy... Od prawda... Po prostu puste struny, no. Nawet nie musi być ta jedna najgrubsza. Po prostu mogły być nawet dwie albo trzy najgrubsze struny puste uderzone. I to też kostkowanie jest takie, że tu właściwie jest takie kostkowanie dosyć szybkie, naprzemienne. Czyli tu znowu taka technika, że nie gramy, prawda, tylko w dół. Powiedzmy, jeśli jeszcze początek możemy grać w dół. To tutaj już dalszy motyw, już ten zwrotkowy, nie może być w dół uderzany. Bo nie wyrobimy się, będzie brzmiało jak shit, więc... Czy tu trzeba opanować właśnie też uderzanie. No tu akurat podpowiedź moja jest taka, że ta lewa ręka cały czas jakby tłumi struny. Ona, można powiedzieć, troszeczkę tak, wyobraźcie sobie, że ona jest namagnesowana, ona cały czas trzyma struny. Wobec tego będzie shit. Tak samo jakbyśmy grali, uderzali ten motyw 3-5 na najgrubszej i tutaj 2-4, to się przewija cały czas. Ja akurat gram tak, że gram 3 najcieńsze, czyli 3-5-5, 2-4-4. I teraz jest tak, zauważcie, gdybym trzymał tak, że pozostałe trzy struny są nie wyciszone. Brzmiałyby mi te trzy najcieńsze struny, więc pierwszy palec, pamiętajcie, pierwszy palec jest takim palcem, który generalnie jest cały czas przyczepiony do strun, prawda? I on cały czas... Dobra, następny motyw, jaki tutaj mamy, bo to się oczywiście powtarza już wiele razy, następny motyw mamy po tym. I później mamy taki slide z 2-4 na 6 struna i 4 struna. No i znowu robimy ten motyw, pamiętacie, pierwszy palec tłumi strunę 5. Ten dźwięk zjeżdżamy na 4-6 i on dosyć długo trwa, bo on trwa przez 3 takty. Właściwie 4 takty, przepraszam was. On trwa przez 4 takty. Tam oczywiście gra bas w tym momencie. No i później zaczynamy grać motyw, który jest zresztą dosyć prosty. Można tu palcami dowolnymi. Dowolnymi palcami to można właściwie grać. Później ten motyw znowu jest. A przepraszam, później znowu jest ten. Ten Madafaka Padaka, zresztą najfajniejszy motyw z całego tego. Tam później jest taki interlude, czyli taki jakby przerywnik, prawda, na jakieś tam szmery, bajery. Tam właściwie głównie liczy się rytmika samego tego motywu. To musicie się też wsłuchać w ten... tą melodię już w samym utworze. Bo tam macie ten motyw ty-dy-dy. Później mamy, prawda, ten motyw zagrany. Po prostu 14 na najcieńszej. Po dwa razy. 14 na drugiej.
14 na trzeciej, 13 na trzeciej i 11, 11, 11 na trzeciej. Prawda? Słyszycie? Dosyć to jest proste. I później znowu zaczynamy. No widzicie, to jest właściwie cała konstrukcja tego kawałka. No według mnie on jest naprawdę bardzo fajny, skoczny, kurczę. Genialny, genialny motyw tego zespołu Guano Apes. Dobra, to ja kończę. Wy sobie obadajcie, jak czegoś nie wiecie, piszcie. Jeśli chcecie w ogóle jakieś nowe utwory do zrobienia, jakieś, macie jakieś pomysły, to jak najbardziej piszcie w komentarzach. Jeśli chcecie, żeby kogoś pozdrowić w następnym odcinku, to jak najbardziej piszcie w komentarzach, to będę pozdrawiać wszystkie kochane ziomaczki. Ja na razie pozdrawiam w tym momencie Pawła Eś i Krzyśka D. To są takie goście, które po prostu, no koksy, dwa koksy, strasznie ich lubię, to są po prostu takie goście. Nie ma bata we wsi na tych gości, prawda? Tacy są fajni goście. Dobra, na razie trzymajcie się, papatki.